Fatalny wypadek na torze w Rybniku i koszmar juniora Tarnowskiej Unii. Mowa o 18-letnim Krystianie Rępała, który walczy o życie po zderzeniu z Kacprem Woryną. Krwiak, obrzęk mózgu i stan krytyczny. Takie informacje napływają z tarnowskiej ekipy. Siła uderzenia była tak duża, że Krystianowi spadł kask ochraniający głowę. W późnych godzinach wieczornych żużlowiec Unii Tarnów przeszedł zabieg neurologiczny w szpitalu w Jastrzębiu-Zdrój. Obecnie przebywa na oddziale intensywnej opieki medycznej. Pacjent przebywa aktualnie na oddziale anestezjologii intensywnej terapii, czyli tak zwanym OIOM-ie dla dorosłych. Stan pacjenta jest poważny. Nie chcemy tutaj o szczegółach mówić, już sama nazwa oddział wskazuje, że jest to oddział dla pacjentów, którzy są w stanach poważnych. Jesteśmy po rozmowie z rodziną, z bliskimi, w związku z czym ze względu na tą tragedię, ból dla całej rodziny, przeżycia, które teraz na pewno są trudne dla wszystkich bliskich, udzielamy tylko informacji na temat oddziału, na jakim pacjent przebywa. Całe środowisko żużlowe, kibice, zawodnicy i kluby żużlowe łączą się w modlitwie o zdrowie Krystiana Rępały. Dzisiaj o godzinie 18 w kościele księży misjonarzy w Tarnowie zostanie odprawiona msza w intencji powrotu do zdrowia zawodnika. Decyzją Speedway Ekstraligi piątkowy mecz Unii Tarnów z Ekantor PL Falubas Zielona Góra został odwołany.